Program samorządowy starostwa. Gości nas pan starosta w tymczasowym swoim biurze. Panie starosto, dzień dobry. Co się dzieje? Dzień dobry, witam serdecznie. No tak, zaplanowaliśmy, że wreszcie tam gdzieś gabinet starosty zostanie wyremontowany. Zespół szkół technicznych przygotował meble wykonane przez nauczycieli zawodu i uczniów, więc zobaczymy, jaki to będzie wystrój. A kto robił projekt? Projekt pani dyrektor szkoły i uczniowie zespołu szkół technicznych. O, no to będziemy na to patrzeć. Ale ja tutaj mam przed sobą troszeczkę inny projekt, mianowicie taki półkolisty pomost. To wygląda na to, że powiat pozazdrościł miastu i też chce mieć swoje półkole na jeziorze. Jak to jest, panie starosto? Gdybym tak chciał powiedzieć, tak jak pan trochę uszczypliwie, to bym powiedział, że przecież ten pomost jest w mieście, też będzie w mieście, więc to będzie drugi pomost. No, dlatego drugi mówię, pomost na jeziorze Trzesiecko, w podobnym stylu zaprojektowany. Ale nie będzie piętrowy. Nie będzie piętrowy, tak. Ale myśmy założyli, że po tych uzgodnieniach związanych z ZIT-em, czyli z zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi, zgłosiliśmy jako samorząd powiatu szczecineckiego w tych środkach twardych trzy zadania. Jedno zadanie, więc między innymi była taka marina przy Centrum Edukacji Ekologicznej Rewitalizacji Jezior i założyliśmy, że ten pomost będzie kosztował nas 3 miliony złotych przy 85% dofinansowania właśnie z ZIT-u. Stąd, kiedy już zaakceptowaliśmy ten podział środków finansowych, to przystąpiliśmy do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej, ale mieliśmy założenie, że podpisaliśmy umowę, że wykonawca przed pracą nad dokumentacją techniczną przedłoży nam 2-3 projekty wizualizacji tego przedsięwzięcia. No i mamy tutaj przed sobą 2 takie założenia związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Jeden właśnie, który zaakceptowaliśmy, notabene jest tym pomostem w kształcie koła sterownego w statku, w jachcie, ponieważ tak to mniej więcej wygląda. Bo tam w Centrum Rewitalizacji Jezior ten hangar to troszeczkę przypomina nadbudówkę statku. Też takie było założenie, że jakbyśmy stanęli w końcowej części tego hangaru, to on jakby wpływał do jeziora, czyli statek wpływa do jeziora. W tej takiej architekturze marynistycznej chcemy to zachować. Zakładamy, że to będzie, oczywiście to będą pomosty, które chcielibyśmy w ramach ZIT-u zrealizować i sfinansować w roku 2000 po sezonie 2025 i przed sezonem 2026. Tak, żeby te obiekty były. Jak widać, również przy tym jest zagospodarowana cała przestrzeń między brzegiem jeziora a Centrum Edukacji Ekologicznej, plus do tego jeszcze tam takie fajne miejsca do biesiadowania. Myślę, że to jest coś, co może uatrakcyjnić i nasze jezioro, i miasto Szczecinek, no i oczywiście Centrum Edukacji Ekologicznej, jako ten podmiot, który w tej przestrzeni gospodaruje. W ramach również ZIT-u mamy w środkach twardych jeszcze budowę ścieżki rowerowej za 1 100 000 zł przy dofinansowaniu 85% przy ulicy Orła Białego w Bornym Sulinowie. Tutaj mamy już przygotowaną dokumentację techniczną, mamy pozwolenie na budowę. Jak tylko ZIT ruszy, to będziemy chcieli to zrealizować w roku 2025. I mamy też w ramach środków twardych środki finansowe na poprawę warunków pobytu w internatach i bursach, dla których samorząd powiatowy jest organem prowadzącym. Czy w szkołach to jest 1 000 000 zł. Chcemy też, aby w naszych internatach poprawić te warunki pobytu, czyli przy każdym pokoju, żeby była łazienka. My to robimy już od lat, akurat zwiększamy, tylko że te środki z ZIT-u były na to przeznaczone, więc myślę, że to byłoby takie działania, które pozwalają nam właśnie te środki uruchomić na to, aby poprawić to, co jest związane z zadaniami powiatu. Plus do tego w ZIT-ie na środkach miękkich są środki, są jeszcze finanse na kontynuację takiego programu związanego z kształceniem zawodowym. To jest 3 miliony złotych na dokształcanie, na prowadzenie kształcenia zawodowego takiego lepszego w zespole szkół technicznych, w zespole szkół numer 1, 2 i 6. I to przedsięwzięcie również chcemy prowadzić w ramach tego, co wcześniej realizowaliśmy, jeżeli chodzi o EFS. Mieliśmy dobry klimat dla zawodowców i zawodowcy przyszłości. I jest projekt również napisany na to, co dotyczy takich miękkich środków finansowych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wsparcie osób starszych. Dodatkowo złożyłem wniosek jeszcze taki
taki rezerwowy, jeżeli chodzi o certyfikację naszego symulatora do nauki jazdy kategorii D i E, bo jeżeli te pieniądze przez którąkolwiek z gmin nie były wykorzystane, to ten nasz wniosek jest również tam złożony, więc myślę, że jeżeli ten ZIT ruszy, to będziemy mogli część tych naszych zadań właśnie realizować, a w tym wypadku uważam, że ten projekt jest bardzo ciekawy, bardzo fajny, taki, którym można się w przyszłości pochwalić jako szczególne miejsce w Centrum Edukacji Klinicznej i Rewitalizacji. A kiedy ZIT ruszy? Proszę? Kiedy ZIT ruszy? W tej chwili jest skończona strategia. Procedura jest taka, że strategię przedstawia się marszałkowi województwa, czyli zarządowi województwa. Jeżeli będą uwagi, to trzeba będzie trochę poprawić. Jeżeli nie, to ja osobiście zakładam, myślę, że to jest realne, ponieważ nie powiat jest liderem tego ZIT-u, a miasto Szczecinek, ale tutaj pan Marcin Wilk jakby podwoił pracę nad tym, co jest związane z ZIT-em. Myślę, że realne jest, że umowa z panem marszałkiem może być podpisana w pierwszym kwartale 2025. No to czyli bardzo, to jest bardzo blisko i oby to się wszystko udało. Panie starosto, pan lubi wojaże, z tego co wiemy. Tyle ma pan tych różnych funkcji, ale jednocześnie nie zapomina pan o starostwie, o Szczecinku i właśnie no, z tym związany był wyjazd do Warszawy. Nie tylko do Warszawy, pan ostatnio też ten czas poświęciłem w dużej części budżetowi i projektowi, ale też na to, co jest związane z takim działaniem, jeżeli chodzi o również pewne uzgodnienia dotyczące szczególnie Centrum Zdrowia Psychicznego i przyszłości rozbudowy tego centrum. Ja złożyłem wizytę u pana wicewojewody, później u szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, później znowu u wojewody, znowu u szefa Narodowego Funduszu Zdrowia i w ministerstwie, ale chodzi o to, że my zabiegamy o to, aby to, co jest związane z pilotażowym programem Centrum Zdrowia Psychicznego, rozszerzyć o możliwość zaadoptowania jednego z budynków schroniska na oddział detoksykacyjny, na rozszerzenie rehabilitacji psychiatrycznej, na psychogeriatrię i na psychiatrię dla dzieci i młodzieży. Mamy przygotowaną dokumentację techniczną. Chcemy ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia ma do dyspozycji 3 miliardy złotych, które są podzielone 1 700 000 właśnie, 1 700 000 000 na projekty związane z pilotażowymi centrami zdrowia psychicznego i 1 300 000 na inwestycje strategiczne. W tym pierwszym obszarze można ubiegać się o dofinansowanie od 2 000 000 do 50 000 i nasza dokumentacja opiewa na 39 000 000. Czyli mieści się w tym obszarze. Aby można było przygotować wniosek, projekt, trzeba spełnić taki warunek, to się nazywa OCI, ocena celowości inwestycji. Taki wniosek przygotowuje się do wojewody. Wojewoda się wspiera opinią Narodowego Funduszu, później wraca do niego. Jeżeli ta wojewoda uzyska się określoną ilość punktów, to ta ocena celowości inwestycji jest skierowana. I ja mogę powiedzieć, o to zabiegałem. Rozmawialiśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z panią prezes Ewą Mikłasz, kierownikiem działu psychiatrii. Zmieniliśmy trochę nasze założenia, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia miał uwagi do pewnych naszych propozycji, ale wspomniałem tutaj, psychogeriatria jako oddział będzie w tym obiekcie uruchomiony. Mamy to zaakceptowane, a wczoraj otrzymałem informację z Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, że mamy OCI. No i teraz to OCI to już jest kapitalną sprawą, dlatego że wcześniej mieliśmy przygotowany już wniosek do ministerstwa. W tej chwili kończymy wniosek, obrabiamy. Chcemy na początku, do końca tego tygodnia jeszcze będziemy go tam analizować i na początku listopada chcemy złożyć, ponieważ do 30 listopada się wnioski składa do ministerstwa, czyli będziemy czekać na rozpatrzenie naszego wniosku. Ale też ta moja wizyta wspólnie z wicestarostą i wspólnie z panią poseł Renatą Mrak była u wiceministra zdrowia, który zajmuje się obszarem psychiatrii, panem ministrem Koniecznym, dlatego że dzisiaj ten pilotaż jest po raz enty powtarzany. No i chcieliśmy wiedzieć, jak budować pewne założenia związane z tym, co dotyczy psychiatrii i rozbudową tego, o czym powiedziałem. Więc my obecnie dzisiaj mamy podpisaną umowę na pilotaż do 30 czerwca 2025. Więc to już jest pierwszy sygnał, nie? Więc po takiej naszej tam długiej rozmowie z panem ministrem, jakby pan minister też uchylił pewne kulisy, jak to może wyglądać. Więc można powiedzieć tak, to jest też dla nas istotna i ważna informacja, że jeżeli pewne zmiany przepisów nie zostaną przeprowadzone
gdzieś do 15 grudnia, to według informacji złożonego przez pana ministra, pilotaż zostanie przedłużony. Na ile? Nie wiadomo. Nie wiadomo, tak? No bo kwestia, czy do końca roku, zapewne do końca roku, później będzie się od strony tam prawnej i proceduralnej pracowało nad tym. I powiem, że to nas urządza, dlatego że ten pilotaż jest nieźle finansowany. My mamy populację dla Białogardu i dla Szczecinka 106 tysięcy mieszkańców, razy stawka kapitacyjna, ona chyba jest 115 zł, no to są porządne pieniądze. Razem to jest gdzieś około 13 milionów złotych. Natomiast jeżeli by się okazało, że te przepisy się zmienią, to też pan minister uchylił nam, jak może wyglądać kwestia finansowania tego pilotażu. Wtedy tego zmienionego pilotażu. Centra na pewno będą funkcjonować i to jest ważne. Nie, że kończył się pilotaż i zamykamy. Centra będą funkcjonować. Ale zmieni się stawka kapitacyjna. Nie będzie stawki kapitacyjnej. Będzie określone, że jeżeli na pewną populację mieszkańców zachorowalność i potrzeby związane z rozwojem psychicznym są 4-5%, to będzie punkt wyjściowy. I teraz jeżeli będzie te tam powiedzmy 4 czy 5%, a zrobisz coś ponad 5% albo więcej, to nie dostaniesz nad limitów, nie? A jeżeli zrobisz mniej, to ci zabiorą. Więc taki pewnie mechanizm może być zastosowany. Dlatego my chcemy rozszerzyć to, co jest związane z tym zdrowiem psychicznym, o oddział ten detoksykacyjny, bo on będzie osobno kontraktowany, tak? O psychogeriatrię, bo będzie osobno kontraktowany. O, już nie powiem o tej psychiatrii dla dzieci i młodzieży, to jest konieczne, potrzebne i oczekiwane, więc tutaj na pewno te informacje od pana ministra były bardzo, bardzo istotne i ważne. Za chwilę po naszej wizycie pan minister miał spotkanie z szefami Centrów Zdrowia Psychicznego w Mikołajkach, ja nawet dostałem taką prezentację, śledzę ją tam, jak to wygląda, ale te uwarunkowania prawne są istotne. Jeżeli grudzień powie, że zmieniono przepisy, to wtedy będziemy w innym miejscu, innych okolicznościach. Inaczej będziemy budować nasze założenia dotyczące psychiatrii. Ja również miałem taki zamiar i założenie, że ewentualnie sugerowałbym albo zaproponowałbym powołanie nowego podmiotu spółki prawa handlowego jako Centrum Zdrowia Psychicznego, ale dzisiaj wstrzymuję się, nie podejmuję tych działań, bo jeżeli nie wiemy, jak będą finanse, jak będzie to funkcjonować, czekamy, żeby to się ustabilizowało. Dzisiaj już jakby powiedziałem, że nadal Centrum Zdrowia Psychicznego będzie funkcjonować w spółce Szpital Szczecinek, ponieważ zbyt dużo może się zmienić, żebyśmy tutaj trochę doświadczali. I druga wizyta w Ministerstwie Sportu z panem wiceministrem Borysem, spotkaliśmy się również i tam było kilka istotnych rzeczy. Pierwsze to poprosiłem pana ministra o to, żeby środki finansowe, które mamy na rozbudowę sali gimnastycznej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w tym roku mieliśmy, tam mamy 3 miliony 600 chyba ileś tysięcy złotych, w tym roku mieliśmy wykorzystać ze 2900, przesunąć na 2025, ponieważ w tym roku mamy też 4 miliony z PFRON-u i musimy je wykorzystać w tym roku. Nie moglibyśmy jednych i drugich wykorzystać i tutaj po wysłuchaniu moich argumentów pan minister przyjął to, ten wniosek, ja złożyłem stosowny dokument, czekamy w tej chwili na aneks do umowy. No i przyszedł. Więc jestem bezpieczny, że te pieniądze będą wykorzystane w całości w roku przyszłym, jak będziemy kończyć salę. Rozmawialiśmy też o tym, co jest związane z programem Sportowa Polska, ponieważ do tej pory jeszcze nie rozpatrzono żadnych wniosków. W roku ubiegłym już była 4. edycja rozpatrania wniosków. Pewnie jest to związane pewnie z powodzią, liczą tam pieniądze, ale myśmy złożyli wniosek na budowę, remont boiska przy Zespole Szkół Technicznych. Wniosek opiewa na 2 miliony 560 tysięcy złotych, 50% dofinansowania, 1 230 000. I tutaj przedstawiłem panu ministrowi, jaki jest pomysł, jakie ten mam zapewnienie, że no na ten nasz wniosek, nad tym naszym wnioskiem będzie można się dobrze pochylić. A co ciekawe, po naszej wizycie za tydzień miało być tak, że te wnioski mają być rozpatrywane, więc jeszcze tam świeża informacja pozostanie, o tam był starosta szczecinecki z posłem, z wicestarostą, to zobaczmy, jak oni ten wniosek napisali. No i trzeci wniosek jest również dotyczył naszej tej zabudowy boiska, bo programu Olimpia, myśmy złożyli dwa wnioski do programu Olimpia, zespół szkół numer 1, zrobiliśmy już, tak? I drugi, pierwszy liceum ogólnokształcący. Mamy tam dofinansowanie 1 400 000 złotych, ale wie pan, jak zacząłem analizować, w jakim miejscu jest to boisko, no to doszedłem park. Do wniosku, Centrum że tak, pod park.
trochę ta przestrzeń urbanistyczna, taka architektoniczna byłaby zakłócona. Wszystko byłoby zabudowane. Szkoła, boisko i sala gimnastyczna. Jak ten balon by tam był, no te liście, to wszystko inne by to zanieczyszczało. I właśnie rozmawiałem z panem ministrem, po pierwsze, żeby to zadanie przedłużyć na 2025, w związku z tym, że program Olimpia został przedłużony do 2015 roku, więc nasz wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony. Ba mało tego, zwiększono dofinansowanie z 50 do 70%. W przykładzie zespołu szkół numer 1 dostaliśmy dodatkowo 300 tysięcy. Ale chodziło mi również o to, żeby czy jest szansa na to, żeby przenieść ten wniosek z pierwszego liceum ogólnokształcącego na zespół szkół technicznych, nie? Czyli gdzie indziej zrealizować zadanie, to wcale nie jest proste. Pan minister po konsultacji z swoimi tam współpracownikami powiedział pan starosta, okej, że pan złoży taki wniosek, to my zaakceptujemy przeniesienie tego zadania na zespół szkół technicznych. I teraz jeżeli, to co wcześniej powiedziałem, otrzymalibyśmy dofinansowanie ze Sportowej Polski na remont tego boiska, ze Sportowej Polski byśmy wyremontowali to boisko przy zespole szkół technicznych, a z programu Olimpia przykryli go tym balonem. Ja też uzasadniałem panu ministrowi, że my i mamy tu inną przestrzeń, tam jest dużo przestrzeni, że my chcemy, aby to boisko było nie tylko wykorzystane przez tych ponad 600 uczniów zespołu szkół technicznych, ale żeby z tego boiska korzystali mieszkańcy osiedla Zachód. My możemy to fajnie zorganizować, bo wtedy będzie to oświetlone, mogą mieszkańcy z tego korzystać. I taka akceptacja była. Jestem bardzo pozytywnie jakby tutaj zadowolony z tej wizyty u jednego i drugiego pana ministra, bo to przyniosło nam jakieś takie pewne działania, no, które muszą się teraz stać z faktem. Rozmowa z panem ministrem to jedno, a drugie tam gdzieś urzędnicy już będą mogli podejmować decyzje, ale widzę, że pan minister, szczególnie minister sportu, szybko zadziałał, bo jak na drugi dzień wróciłem do pracy, to już nasz pracownik, który się tym zajmował, dostał telefon z Ministerstwa Sportu, że w tej sprawie takie działania zostały podjęte, więc widać, że efekt tej wizyty był i z tego można się cieszyć. Mówi się, że podróże kształcą, ale czasami trzeba powiedzieć, że podróże przynoszą wymierne korzyści, tak jak to było w tym przypadku. W tej chwili bardzo istotną sprawą jest przygotowanie budżetu. Ma pan przed sobą mnóstwo tabelek, wykresów, cyferek. No, jak ten budżet powiatu będzie wyglądał? Bo jaki mamy budżet państwa, to już wiemy. A ponad też dwóch tygodni, a w zasadzie nie ma dnia, w którym nie spotykam się, przyjąłem takie założenie, że z każdym szefem jednostki, czyli dyrektorem jednostki szkoły i głównym księgowym w obecności naszego skarbnika i zastępcy skarbnika spotykamy się i analizujemy po pierwsze obecny budżet w wykonaniu za 8 miesięcy, bo on daje nam informację, czy coś zostało gdzieś zachwiane, przesadzone, za dużo, jak będzie do końca roku i oczywiście na bazie tych projektów, a bardziej czasami pobożnych życzeń, które składają szefowie jednostek, analizujemy, z reguły też dużo kreślimy, dużo kreślę, bo szukam argumentów, jeżeli tych argumentów mocnych nie ma, to mówię, że nie wszystko można zrealizować w jednym roku, tak? I jesteśmy po rozmowach ze wszystkimi szefami jednostek powiatowych, przeanalizowaliśmy stronę planowaną dochodową, wydatkową poszczególnych jednostek i też zabudżetowaliśmy pewne przedsięwzięcia. W przypadku szkół również zaakceptowałem, że każdy z dyrektorów szkół po zatwierdzeniu budżetu powiatu będzie miał swoje środki finansowe w swoim budżecie na remonty. To nie będzie się musiał pytać starostę, czy ja mogę to, czy tamto wyremontować. Oprócz tego każda ze szkół będzie miała swój budżet, swoje założenia w swoich środkach finansowych na zakup przedmiotów dydaktycznych, tak, dla każdej szkoły. Plus do tego jeszcze trzeci taki kieszeń, to będą środki finansowe na doposażenie na przykład internatów, bo zawsze wymieniamy coś takiego jeszcze, nie, na jakieś inne takie sprawy wynikające z potrzeb zakupowych, więc to w każdym budżecie szkoły jest. W każdej szkole po takich rozważaniach, analizach zaakceptowaliśmy, często narzuciliśmy realizację dochodów własnych. No bo przykład zespół szkół numer 2 ma internat, wakacje, turnusy, sport, jakieś kluby sportowe, wszystko inne, więc zespół szkół mechanicznych, zespół szkół numer 1. Każde z tych szkół ma już dzisiaj warunki, że te obiekty trzeba wykorzystać w wakacje. No i w przypadku niektórych szkół to jest narzucenie tego budżetu na bazie też wykonania. 1 350 000, to nie pamiętam chyba, jeżeli chodzi o zespół szkół numer 2, ale każdy z nich ma taki budżet narzucony. No ale i w tej chwili mamy to wszystko jakby już zmierzone, zważone, określone po stronie
i pewnych dochodów i pewnych wydatków. No i oczywiście budujemy stronę dochodową, bo żeby wydać, to trzeba jeszcze włożyć do tej kieszeni z drugiej strony. Mamy też przeanalizowane to, co jest związane ze środkami finansowymi z poziomu Ministerstwa Finansów. Zmienia się finansowanie, oczywiście wesprze materiałami. Ministerstwa Finansów w ramach tego, co było w starym systemie finansowym, mieliśmy zaplanowane 139 248 tysięcy. W nowym roku będziemy mieli 152 484 tysiące. To jest o 13 235 tysięcy więcej. To jest dobra informacja, ponieważ w tym nowym systemie zmienia się na przykład udział w podatku PIT, udział w podatku CIT. Na takiej zasadzie, że my dzisiaj korzystamy z wypracowanych podatku PIT na terenie powiatu szczecineckiego. Czyli tak, jeżeli ktoś inny sporo zarabia, oddaje podatek do Urzędu Skarbowego, to oni patrzą, ile tego podatku wpłynęło z powiatu szczecineckiego. Bogatszy mieszkaniec, bogatszy samorząd. Taki mechanizm dzisiaj będzie miał miejsce. To samo, powiat jest bogaty. To samo dotyczy PIT-u, CIT-u, przepraszam. Jeżeli firmy płacą duże podatki, to i te opłaty są większe. Więc na bazie tego mamy te 13 235 tysięcy więcej. Są samorządy, niedawno byłem na Związku Powiatów Polskich, które mają na przykład powiat pilski, który pamiętam, 16 milionów mniej. To jest problem, nie? Czyli jak tym zarządzać? Ja się na razie dzisiaj z tego cieszę. Więc to jest jakby pierwsza kieszeń, jeżeli chodzi o dochody. Druga kieszeń to są dochody z tytułu zadań zleconych od wojewody. Tak? Mamy wiele różnych zadań zleconych, czy utrzymujemy Straż Pożarną, Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zespół do Spraw Orzekania Stopni Niepełnosprawności, jeszcze jakieś inne zadania. Tu w roku ubiegłym mieliśmy 10 436 tysięcy, w roku bieżącym mamy 11 milionów. Tak? No to jest troszkę więcej, bo 574 tysięcy niedużo. Ba mało tego, trzeba powiedzieć, że i tak to jest jeszcze na bazie projektu budżetu, bo faktyczne kwoty otrzymamy w marcu, kiedy Sejm zatwierdzi budżet państwa. Wtedy będą te faktyczne kwoty, które mamy do dyspozycji. No i oczywiście też te wszystkie inne działy, rozdziały, które są związane z dochodami własnymi, jak zarządzanie i zbycie mienia powiatu szczecineckiego, to jest około 4 milionów zaplanowane. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez starostę, ponieważ starosta zarządza całym mieniem Skarbu Państwa, sprzedaż mienia, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, z tego mamy chyba około 600 tysięcy, bo jak jest 100%, to 75% odprowadzam do budżetu wojewody, 25% zostaje u nas. Wpływy z tytułu gospodarowania zasobami geodezyjnymi, wpływu z tytułu opłat środowiskowych, wpływu z tytułu komunikacji, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, to wszystko buduje nam ten budżet. Myślę, że ten budżet będzie około 250 milionów po stronie dochodów, tak? Po stronie wydatków może być większy. I teraz, jeżeli będzie po stronie dochodów 250, a po stronie wydatków większy, to trzeba będzie zaciągnąć jakiś kredyt na uzupełnienie udziału własnego do różnych inwestycji. Na inwestycje zaplanowaliśmy, że w roku 2025 wydamy 52 miliony 614 tysięcy. Nie, tak, budżetu bardzo dużo. To jest dużo, tak. Z tego środki własne to będą około 19 milionów. Czyli to już jest nieźle, bo 52, 19, czyli te pozostałe gdzieś pozyskaliśmy z różnych źródeł. Ja mam to rozpisane chyba w 15 takich tabelkach. Te pieniądze tu jeszcze. I teraz to wszystko trzeba po prostu podopinać i sprzęgnąć. Ważnym jest teraz tak. Jeżeli niektóre przedsięwzięcia możemy pozyskać na nich 85% dofinansowania, to tylko 15 własnych. Ale jak tych 15 własnych nie mam, to co? To zaciągam kredyt, żeby te przynajmniej 15 sfinansować, bo 85% mam ze środków zewnętrznych. Czasami jako samorządy trochę się zaganiamy za tymi inwestycjami i później wpadamy w coś takiego, że musimy to realizować, no bo już dostaliśmy dotację i szukamy, a nie ma wkładu własnego. Czasami jest tak, że kiedy, i teraz ten budżet też tak będzie miał, kiedy realizujemy inwestycje dwuletnie, to coś, co rozpocząłem w tym roku, a kończy się w przyszłym roku, to już nie mam wyboru, że mogę nie realizować. Nie, to już trzeba skończyć. To już trzeba skończyć, a zatem ten ciężar finansowy trzeba ponieść. W tej chwili mamy to wszystko na stole. Do 15 listopada musi te budżety zarząd powiatu przyjąć. Na najbliższym posiedzeniu zarządu będę przedstawiał między innymi te źródła również dochodowe, źródła wydatkowe, inwestycje już raz przedstawiałem, teraz będą korekty inwestycji jeszcze. No i ufam, że uda nam się ten budżet spiąć tak, żeby w roku 2025 on był
nadal proinwestycyjny. Nadal proinwestycyjny. Zobaczymy, jak nam wyjdzie WPF-ka, czyli wieloletni plan finansowy, bo to też trzeba zmontować w stosunku do możliwości finansowych w poszczególnych latach do roku 2036. To są uroki pracy samorządowca. Tak. Niestety. Prawda. Panie starosto, na dziś kończymy. No i spotykamy się niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.